Cześć wszystkim. Temat będzie na temat, jak nie zabezpieczać WordPressa i co jest czasem bardzo często źle robione. Ale zanim zacznę, muszę się do czegoś od razu wam przyznać. Nieco ponad 4 lata temu zrobiłem coś, czego nie jestem dumny. Coś, co pod pewnymi względami chciałem ukryć. No ale skoro tu jestem, muszę się przyznać. No, zainstalowałem WordFence'a kiedyś. Także Krzysiek, wybacz. Ale zaczniemy o hackingu i tak dalej. Po co w ogóle ktoś chciałby się włamać na naszego bloga, naszą stronę internetową? Kiedyś to był tak naprawdę taki denial of service. Po prostu po to, żeby wyłączyć cudzy biznes, tak? Cudzego bloga, pozbyć się konkurencji. Ale tak naprawdę era Tango Down skończyła się dawno temu. Wiecie, że najbardziej znana grupa Lulse, która zajmowała się security, tego typu atakami, to wszyscy siedzą. Sabu, który się tym najbardziej chwalił, no, też siedzi w więzieniu. Grupa hakerska Hack the Planet, która wykosiła Linode'a i atakowała, pewnie pamiętacie, który święta sieci Sony, że nie dało się grać, też ich nie ma. Co ciekawe, Dead Melox, jeden z najsłynniejszych DDoS-owców, szuka teraz pracy. Tak, on był z teamu The Ghost Shell, oni zajmowali się właśnie DDoS-ami, no nie mają co robić. Tak, DDoS-y już nie są popularne, nie ma sensu wyłączać poprzez DDoS z cudzej strony. Tak, bo to jest nieopłacalne. To po co tak naprawdę się ludzie włamują? Wyciek informacji. Tak, informacja jest cenna. Był taki sobie serwis, kto każe Ashley Madison. Ręce do góry. Tak, nikt się teraz nie przyzna, jak do Tindera, nie? Nikt nie używa. Ich motywem przewodnim było, życie jest zbyt krótkie, skocz w bok. Tak, to był taki serwis, gdzie się szukało partnera seksualnego, można było sobie pofiltrować po konkretnych preferencjach i w tajemnicy przed żoną, mężem i tak dalej. Cenzura w kraju działa, widzę. Można było po prostu po prostu z kimś się poznać. I wyciekło z tego serwisu 25 giga danych. Loginy, hasła, preferencje seksualne, faktury, dostęp do kont typu PayPal. Tak, pracodawcy mogli sobie potem poprzeglądać, czy jego pracownik nie zdradza żony. No nie dostaniesz podwyżki, bo na ciebie teczuszka. Ataki z powodu... Tak. Ataki z powodów politycznych. Na przykład boty Trumpa, które manipulowały głosami, robiły jakieś kampanie marketingowe tylko po to, żeby dana osoba, powiedzmy, wygrała gdzieś tam i tak dalej. Tworzenie nieprawdziwych informacji. Naprawdę, te mikrofony mnie nie lubią. Dalej mamy kradzież. Włamujemy się po to i ludzie włamują po to, żeby wykraść konkretne informacje. Karty kredytowe, banki, konta, czy wykraść co fajniejsze tożsamość. Być kimś w sieci i to na jego konto robić coś złego. No mamy ataki spowodowane haktywizmem, z powodów idealistycznych, okupowanie Wall Street, ataki anonimowych w związku z ACTA, teraz było ACTA 2 i tak dalej, i tak dalej. No mamy też skripkic. No ci to generalnie sieją po prostu ruch po sieci, generalnie atakują, co znajdą w sieci, tym atakują, tak? Ale są też bardziej inteligentni skrypki. Ci, którzy próbują zakomitować do Cora WordPressa backdoora, tak? Generalnie został ten backdoor odrzucony, ponieważ gościu zrobił błąd w swoim backdoorze i dlatego to nie weszło. No dobra, ale dalej mamy jeszcze specjalistów, którzy zarabiają na tym, żeby szukać dziur w oprogramowaniu. Są to programy Bug Bounty, Pornhub ma fajny program Bug Bounty na przykład. I są też specjaliści na zlecenia rządowe. NSA szuka takich cyberprzestępców, którzy włamują się do sieci Stanów Zjednoczonych, tak? Jest na stronie, FBI ich poszukuje i tak dalej, i tak dalej. W grupach tych cyberprzestępców na nich się pewnie mówi. Mają jakieś swoje pseudonimy. I teraz tak, jak myślicie, z jakiego kraju pochodzą cyberprzestępcy, którzy nazywa się miśkami? Tak, to jest Rosja. Dokładnie, to są Rosjanie. Pandy. Chiny, Chińczycy, dokładnie. Kotki. Iran. Dokładnie taka libańska partia Hezbollah, oni się włamywali do kamer na lotniskach, izraelskich portach lotniczych. Kadimon. To jest Palestyna.
Cybergang. To też jest być może jakiś tam odłam z Palestyny. Potem mamy Guardians of Peace. To jest Korea Północna. No i najdłuższe Tailored Access Operation, no to są już specjaliści z NSA. Tak, to są takie grupy, które szukają dziur w oprogramowaniu w konkretnym celu. I teraz tak. Za czym w ogóle zaczniemy myśleć o zabezpieczeniu WordPressa? Powinniśmy skupić się na takich ogólnych zasadach bezpieczeństwa, bo nic nam nie da nawet jakaś fajna wtyczka, plugin czy zabezpieczenia po stronie serwera, jeżeli będziemy źle traktować nasze hasła. Tak, zapamiętajcie sobie ważne zdanie. Hasła są jak majtki. Tak? Przede wszystkim należy je często zmieniać. Tak, jeżeli zmieniamy często hasła, to ataki typu brute force, próbujące złamać nasze hasło, polegną. Nie pożyczać obcym. Głupio mieć jedno współdzielne hasło przez kilkunastu pracowników w firmie, bo jak ta jedna osoba odejdzie, no to musimy to hasło w sieci w firmie zmienić. To się często nie dzieje. I te same hasła po prostu dalej są używane. No i najważniejsze, nie zostawiać ich na widoku. Tak? Dlaczego? No bo wystarczy przejść przez jakąś agencję interaktywną, zrobić zdjęcie, nawet w ruchu, no i można takie hasło zdobyć. Jaka jest najprostsza metoda zdobycia hasła do panelu WordPressa? Poprosić o nie. I Jimmy Kimmel to właśnie zrobił. No, we didn't hear a lot about cybersecurity lately, largely because of what happened to Sony. Companies and individuals are more concerned about the safety and privacy of their information than ever. President Obama has unveiled a number of new proposals this week to crack down on hackers, and he plans to address this in the State of the Union speech on Tuesday. And it's great that the government is working on this, but the truth of the matter is, we need to do a better job of protecting ourselves. You know, the most popular password in the United States is password 123. And as long as that's the case, we're vulnerable. So today we sent a count out on Hockey Boulevard to help people by asking them to tell us their password. And this is how that went. We're talking about cybersecurity today and how safe people's passwords are. What is one of your online passwords currently? It is my dog's name and the year I graduated from high school. What kind of dog do you have? I have a 12 cat dog. And what's his name? Jameson. Back in Greece, Pennsylvania. What school? I didn't go to Area Senior High School. Oh, when did you graduate? In 2009. It was like my cat's name and then just like a random number. Okay. And you had this cat for a while? Yeah, she's my childhood pet. Aw. And what's her name? Her name is Jolie. Jolie. So like a cat word, you're going to be Jolie and a number. Yeah. Like number one? Like my birthday. Oh, what is your birthday? June 12th. 95. Okay. So Jolie 6/12/95. Got it. Is my password right now? No, I can't do that. But we all want to know what it is so we can tell if it's strong or not. Oh my goodness. let me think. Okay, what is Tel Aviv? Yeah. Widzicie, nie trzeba myśleć o zabezpieczeniach WordPressa, jeśli polegamy w takim momencie, co może nas ustrzec, nawet jeśli nasze hasło zostanie wykradzione. Tak, no nie, ale to wtedy się będzie ciężko logować. Ale jeżeli już wyciekło nam hasło i nie możemy go zmienić. Two-factor authentication, tak? Drugi składnik, który pozwoli nam się uwierzytelnić. Na przykład two-factor authentication Google'a, są do tego wtyczki, które pozwalają
zalogować się dopiero po podaniu loginu, hasła i dodatkowego czynnika. To może być SMS, przepisany kod z SMS-a, to może być link kliknięty w maila, to może być jakaś biometryka, tak? No dobra, ale jesteśmy tutaj. Jest takie powiedzenie, że twój dom jest tam, gdzie twoja sieć Wi-Fi łączy się automatycznie. Tak? Na pewno korzystacie z Wi-Fi, bo organizatorzy ułatwili to. Po prostu zrobili sieć hotspota, podali też hasła. Więc tak naprawdę nie trzeba już łamać hasła do Wi-Fi, żeby podsłuchać to, co robicie w czasie konferencji. Zwłaszcza jeżeli ktoś na hostingu nie ma SSL-a i loguje się do panelu po HTTP. Tak? To wszystkie dane ktoś może podsłuchać. I to są ataki typu man in the middle. Pomiędzy tobą, twoim laptopem, a serwerem, na który wchodzisz, jest jeszcze ktoś, na przykład mój laptop, który stara się podsłuchać ruch w sieci. Z keynote'a to jest zrzut sieci, do jakich się łączyliście. Tak? Usiadłem sobie na końcu specjalnie, żeby mieć dobry pogląd na salę. To są sieci, do których się logowaliście. Widzę dużo sieci z Łodzi. Z polskiego busa, więc ktoś pewnie przyjechał tym czymś. I tak dalej, i tak dalej. Więc pamiętajcie, że sieci publiczne nie są bezpieczne i cokolwiek tam robicie, może być przez kogoś podsłuchane i na nic wasze zabezpieczenia. Po prostu. No dobra, ale teraz powoli dochodzimy do tematu WordPressa. Szukałem długo, co jest najczęstszym powodem włamań. No, znalazłem taką infografikę i wszędzie pojawiało się to zdanie, że 41% włamań na WordPressa jest to wina hostingu lub serwera. Słabo, nie? Ale nigdzie nie znalazłem informacji dokładnie, co tak naprawdę pod tym się kryje. I co się okazało, co się kryło? Słabe hasło do panelu hostingowego, używanie starej wersji PHP hostingu, bo na to pozwala. To były rzeczy, tak naprawdę, na które my mamy wpływ. Tak? Więc pamiętajcie, hosting nie ochroni twojej strony, jeżeli to nie zadbasz. Jeżeli będziecie mieli słabe hasła, różne dziwne rzeczy na WordPressie, to nawet najlepszy hosting was przed tym nie ochroni. No właśnie, są hostingi, które udostępniają wiele wersji PHP na serwerze. Jeżeli nasza strona chodzi na tym PHP starym, tym czerwonym, lub powoli żółtym, to narażamy naszą stronę na atak. Tak, to są wersje praktycznie już nierozwijane, nie wspieramy, które kończą swoje wsparcie bezpieczeństwa w tym roku, chyba w grudniu, i nie powinny być używane wersji 5.6, 7.0. Więc sprawdźcie, jakich wersji używacie i zmieńcie na te zielone. Najprościej. Błędy, jakie są w tych wersjach, no to są ataki DDoS, wykonywanie kodu bez autoryzacji i tak dalej, i tak dalej. Kolejna rzecz, na którą były obwiniane hostingi, to to, że ktoś podsłuchał. No, ale hostingi bardzo często udostępniają zdalne połączenie do baz danych, które jest szyfrowane, czy nie jest? Może jest. No nie jest generalnie, tak? Powinno być, ale w domyślnej konfiguracji większości hostingów nie jest. No bo po co? Więc jeżeli znowu ktoś łączy się zdalnie z hostingiem, co gorsza na takiej konferencji, to ktoś może podsłuchać te dane. Więc należy też na to uważać. Kolejna rzecz to właśnie tworzenie śmieci na serwerze. Typu pliki wp-config.old, wersje testowe gdzieś na serwerze produkcyjnym, beta.nazwa strony, test.nazwa strony itd., itd. Nam się wydaje, że tego nikt nie widzi, ale boty sieciowe i cyberprzestępcy to widzą i bardzo często tam potrafią znaleźć coś, co wpłynie na bezpieczeństwo na tej stronie. Więc już macie środowisko testowe, wydzielmy je ze strony głównej, gdziekolwiek. Na localhost, na inny serwer, tak by nie interferowało ze stroną produkcyjną. Są niektóre hostingi, które się chwalą, że mają antywirusy, exploit skanery. Ich jakość tych exploit skanerów jest na poziomie, no na samym dole, na poziomie skuteczności takie 12 do 23%. Tak, one nie wykrywają zagrożenia, bo to zagrożenie przybywa z różnych stron, jest tak fajnie ukrywane, że te exploit skanery dają tylko złudne poczucie bezpieczeństwa. To jest coś jak włączenie wtyczki i nam się wydaje, że jest secure. Separacja. Hostingi z separacją. Na czym polega separacja? Od separowania plików. Najczęstsze ataki są jednak przez HTTP. Więc separacja plików nic nie daje.
Jeżeli mamy lukę w dwóch WordPressach, jest ta sama luka w tej samej wtyczce, to separacja nam nic nie da. Po prostu idzie atak po domenach, bo od drugiej strony jest atakowany. Separacja, taki fajny marketingowy bullshit sprzedawany po prostu. Każdy hosting ma taką separację. To jest nic nadzwyczajnego. A ataki najczęściej idą przez, z drugiej strony. Autoinstalator. Jak ktoś używa autoinstalatora, to dla mnie mniej więcej tak to wygląda. Coś tam jest instalowane gdzieś tam z czymś tam. Tak? Nie mamy kompletnie pojęcia, jaką wersję WordPressa nam instaluje autoinstalator, co on tam wrzuca, jakie wtyczki, jakie motywy, jakie śmieci tworzy, czy tworzy dobrze hasła do baz danych, czy są secure. Coś tam robi. Unikajcie autoinstalatorów. One bardzo często robią klona istniejącego WordPressa, więc twój WordPress jest dokładnie taki sam, jak 400 innych na serwerze. Super wektor ataku. Złamiemy jedną stronę, mamy 400. To jest aktualna wersja WordPressa. Musiałem zmienić slajd, bo niedawno wyszła. No i tylko 48% stron chodzi pod najnowszą stabilną wersją. Tak? To dosyć mało. To są oficjalne statystyki ze strony WordPressa. To znaczy, że ludzie nie wykonują aktualizacji. To jest główny powód ataków. I zobaczcie to, co mówi WordPress. Tylko ta wersja jest oficjalnie wspierana. Tu powinno być 4.7. Tak? 4.9.7 zgodnie z tą wersją. Poprzednie wersje mogą być supportowane, ale nie muszą. Tak? Jedyna oficjalna to jest ta i należy aktualizować nie tylko WordPressa, ale wtyczki i motywy. I tu jest właśnie ten problem, bo jak używamy autoinstalatora, to my nie wiemy, co on tam poinstalował i co aktualizować trzeba. No właśnie, a propos wtyczek i motywów, należy instalować je z zaufanych źródeł. Jakie są zaufane, powiedzmy, źródła instalacji takich dodatków? Repozytorium WordPressa i... No, tak naprawdę koniec, chociaż nie do końca. No jeszcze można pomyśleć o Team Forestie i Code Canyon, tak? Że tam też ktoś sprawdza. To są miejsca, w których ktoś powinien, lub mamy taką nadzieję, sprawdzać. Jeżeli chodzi o oficjalne repozytorium, no to mieliśmy wczoraj Contributor Day. Był team, który... Iluosobowy? Czteroosobowy team wczoraj weryfikował motywy. Tak, czyli są ludzie, którzy sprawdzają, czy to, co instaluje, jest w oficjalnym repozytorium, jest bezpieczne. I to są te miejsca, z których powinniśmy brać. Natomiast są płatne wtyczki, płatne motywy i są też serwisy typu Homiku i Torrent. Tak? Raz. Tam bardzo często pojawiają się za darmo wersje płatnych pluginów, ale one mają coś fajnego do rzuconego twórcy. Jakiegoś backdoora i tak dalej, i tak dalej. No właśnie, podawanie danych. Są wtyczki, które robią backup lub wtyczki do wysyłki poczty. One muszą w sobie zapisać dane do serwera pocztowego lub serwera backupowego, tak? Więc jeżeli dojdzie do włamania na WordPressa, to również te dane we wtyczce też są do wykradzenia. Jeżeli używamy wtyczki, które, nie wiem, duplikator czy jakieś inne, plus, która coś wysyła na S3 do Amazona i nam się ktoś włamie, to ma dostęp również do kopii Amazona. Jeżeli źle ustawimy po stronie Amazona, to ma dostęp do wszystkiego. Może nam wyczyścić kartę kredytową, budując jakieś instancje EC2. No właśnie. I to ciągnie za sobą sporo konsekwencji, bo nam się wydaje... Nam się po prostu wydaje, że mamy wtyczkę, która robi backup na zewnętrznym serwisie, ale używamy też, powiedzmy, Revolution Slidera, który ma lukę, więc równocześnie te backupy też mogą być zainfekowane. No tak jak już mówiłem wcześniej, dwuskładnikowe uwierzytelnienie nam pomoże. No i właśnie backup. Tak? Jeżeli coś pójdzie nie tak, to róbmy backup. Gdzie robić najlepiej backup? No, na zewnętrznym serwerze. Tak? Bo jeżeli ten, na którym jesteśmy, robi backup w tym samym miejscu, co mamy stronę, no to jest to bez sensu totalnie. Tak? I to nie ma kompletnie sensu, bo włamanie się na stronę powoduje, że również te backupy są zainfekowane. Z tym trzeba po prostu uważać. Co nie należy robić? Generalnie zmiana domyślnych ścieżek czy ukrywanie informacji o wersji WordPressa to nie ma kompletnego sensu. Dlaczego? Atakującego nie interesuje wersja WordPressa, jaką macie, bo on i tak szuka luk. I czy podamy mu, że mamy inną wersję niż tą, i tak masowy skaner będzie szukał luki w oprogramowaniu, a nie będzie patrzył, jaka tam wersja jest mu wyświetlana, podstawiana. No i to jest to, jak działają wtyczki od zabezpieczeń generalnie. To jest coś podobnego do tych skanerów,
które są na stronach, dają złudne poczucie bezpieczeństwa. W top na 10 najczęściej dziurawych wtyczek chyba na 6 miejscu jest WordFence. I tam później gdzieś tam 8, 9 też kolejna wtyczka. No one nas nie zabezpieczają, tak? One robią dużo fajnych rzeczy, wypisują coś tam na zielono, że się w panelu stało, że jest bezpiecznie i tyle. Tak? I nie ustrzegą nas te wtyczki na przykład przed takimi atakami typu hasło zostawione gdzieś, czy jak jesteśmy podłączeni do na przykład sieci Wi-Fi, tu jest przykład z Lublina, jak się podsłuchiwało uczestników konferencji, to są ich adresy, z jakich IP się łączyli, co robili z telefonów. Więc pamiętajmy, wtyczki nie chronią. Zebrałem też pod tym linkiem kompendium, jak zabezpieczać WordPressa, jak tego nie robić. 6000 słów ponad ma artykuł, duże, duże kompendium plus podcast, jak zabezpieczyć stronę i jak tego nie robić. Tak, co warto, co nie warto. Dlatego jeżeli chcecie, to możecie sobie zrobić screen na tego linku. Chyba od niedawna na iOS-ach też można normalnie w aparatach robić QR-kody, zdjęcia. To mi Dziudek podpowiedział. Więc polecam. I to jest rozszerzenie tej prezentacji generalnie. Takie protipy z 50 punktów, co ma sens, żeby zabezpieczyć naszą stronkę. Zdjęcia zrobione? I uważajcie, jak wchodzicie na link, to jest ten, który na pewno o nim mówił, tak? I tym miłym akcentem dziękuję i zapraszam Was do zadawania pytań. Brawo.